No, taka sytuacja, że pociąg miał mi przyjechać o 13:48, coś takiego. Nie, przepraszam, 12:48 i nie przyjechał, więc stwierdziłem, że zrobię sobie taki teścik w sumie na, no, na spontanie z nuggetsami i tymi chrupkoserkami z Maca. No, tak więc bon appetite, jak to mawiają. Zmieszamy sobie to wszystko na różne kombinacje. Jak chociażby spróbujemy sobie nuggetsów z sosem żurawinowym i tych i chrupkoserków z słodko-kwaśnym. Enjoy! Całość prezentuje się właśnie tak. Tutaj mamy to otwarte, tutaj mamy to otwarte oraz sosy są otwarte, więc przyszedł czas na spróbowanie nuggetsów z żurawinowym. Zobaczmy, jak to będzie smakować. O Jezus Maria, jedną ręką nagrywać, a drugą ręką zajadać. Powiem wam, że no, całkiem. Testuję sobie teraz jakby tryby kamerki przy okazji. I dobra, w sumie, no tak jak powiedziałem, nuggetsy i sos żurawinowy, spoko połączenie. Ciekawe, jak będą smakować z sosem słodko-kwaśnym, ale to już chyba wszyscy wiemy jak. I like it. Powiem wam, że cholernie gorące są te nuggetsy. Dobra, spróbujmy teraz sobie tych chrupkoserków z słodko-kwaśnym na początku. Taka nienaturalna, że tak powiem, mieszanka. Powiem wam, że naprawdę dobra mieszanka. A teraz chrupkoserki z żurawinowym, czyli coś, co chyba wszyscy lubią. Powiem tyle. Epicko. No i w taki oto sposób tak prezentuje się dworzec we Wrocławiu. Tutaj mamy takie fajne ławeczki, tam mamy w ogóle już ulicę główną i tam jakieś autobusy. No, a to jestem ja. Tylko tym razem w innej okazałości. I nie jestem bardziej z kamery, wiecie, jakiej takiej, gdzie po boku są czarne paski. Będę musiał to jakoś ogarnąć, jak to zmontuję u mojej dziewczyny, o ile to zmontuję u niej. Tak czy siak, no. To se pogadałem i wyczekuję teraz na godzinę 15:24, żeby zabrać się stąd i spotkać się z moją dziewczyną. Więc tutaj macie taki fajny obraz I love Wrocław. Nie wiem, może są jacyś zwolennicy. Ja tam nie wiem. No i ten tego. No może się jeszcze usłyszymy. Elo. Cześć, jestem Michał. Jak doskonale zresztą wiecie, tutaj mam nieogarnięty fryz. Słuchajcie, pamiętacie, jak testowałem te nuggets i chrupkoserki z Maca we Wrocku, nie? Na Wrocku Głównym. W sensie tam na dworcu. Okazuje się, że nie było tam Burger Kinga, więc stwierdziłem, że jak wrócę od Justyny, to wykonam taki test tym razem u siebie w galerii
i przetestujemy sobie Burger Kinga, nuggetsy, chrupko, serki z sosem słodko-kwaśnym i żurawinowym z Maca i ponownie McDonalda, żeby, że tak powiem, wiecie, żeby po prostu były wyrównane szanse, wiecie o co chodzi. Tak to się w zasadzie prezentuje. Tym razem mamy 9 nuggetsów, chrupko serki oczywiście. A, otwieraj się, kurde, a to z tej strony jednak, widzicie? Tam mamy chrupko serki. Tutaj też mamy chrupko serki z Burger Kinga, nuggetsy. Wiecie, nie brałem sosów z Burger Kinga, dlatego że osobiście dla mnie są one trochę mdłe. Więc dobra, czas na teścik, żeby było, że tak powiem, sprawiedliwie. Zacznijmy może od kształtu. No jak widzicie, chrupko serki z Maca mają taki trójkątny kształt. Te natomiast są takie bardzo okrągłe, co zresztą widać. I szczerze powiedziawszy, z Maca wyglądają moim zdaniem lepiej niż z Burger Kinga, bo nie mam nic osobiście do przypraw, ale ten pieprz, czy nie wiem co to w sumie jest, trochę przeraża, że tak powiem. Żeby nie było, że jestem gołosłowny, to mamy tutaj sos słodko-kwaśny oraz żurawinowy. No i cóż, pierwszy na ruszt poleci z Maca chrupko serek w sosie żurawinowym. It's very good, moi drodzy, it's very good. Natomiast tutaj mamy chrupko serek z Burger Kinga. Zobaczmy, jak z tym sosem będzie smakował. Ej, powiem wam, że ten jest jeszcze lepszy, serio. No kurde. Powiem wam, że pozory mega mylą, bo myślałem, że trochę będzie gorzej. Dobra, czas na chrupko serek z sosem słodko-kwaśnym. Jedziemy. No powiem wam, że być może ktoś inny to przygotowywał we Wrocku, ale wydaje mi się, że we Wrocku był smaczniejszy jednak. No tutaj taki nawet średni, powiem, średnio bym powiedział. Dobra, czas na chrupko serka z burgera. Powiem wam, że nie do końca mi siadło, więc chrupko serki z Burger Kinga i z Maca zdecydowanie moim zdaniem nie pasują ze sosem słodko-kwaśnym. Nie wiem, jakoś nie przypadło mi to do gustu. A może wtedy byłem nawalony, dlatego mi zasmakowało? Nie mam pojęcia. No dobra, chrupko serki i z tego zostało już przetestowane i już znacie moją opinię, więc pora teraz na nuggetsy. Tutaj mamy nuggetsy z McDonalda, tutaj mamy z Burger Kinga. Na samym początku już widać różnicę pomiędzy panierką. Ta z Maca jest jaśniejsza i jest taka miększa, a z kolei ta z burgera jest twarda. Nie wiem, czy ona miała imitować panierkę z McDonalda, czy też nie. Tak więc dobra, przejdźmy zatem do testu. Na pierwszy rzut leci nugget z Maca z żurawinowym. Świetne połączenie, moi drodzy, świetne połączenie. Teraz nugget z Burger Kinga z sosem żurawinowym. O mój Boże, ale to było dobre, nie? O!
Powiem tak. Oba te nuggetsy i z burgera i z maka mają świetne połączenie z sosem żurawinowym. Naprawdę, mega. Teraz czas na nuggetsa z słodko-kwaśnym, z maka oczywiście. Tutaj już wiadomo, jaki będzie smak. Wow. Po prostu wow. Powiem, że dzieciństwo się normalnie przypomniało, bo za dzieciaka dużo jadłem tego nuggetsów z sosem słodko-kwaśnym. Dobra, teraz przyszedł czas na Burger Kingowego nuggetsa z sosem słodko-kwaśnym. Wow. Powiem wam, że chyba ta panierka w Burger Kingu robi robotę, no bo naprawdę wow. Te nuggetsy są nawet lepsze chyba od nuggetsu z Maca, powiem wam szczerze. Gdyby tylko Burger King sprzedawał z sosem słodko-kwaśnym, to chyba byłbym ich stałym klientem, serio. Podsumowując ten jakże wybitny test, który jest tak naprawdę takim pseudotestem, bo nie ukrywajmy, ale daleko mi do jakiegoś super krytyka. Ja po prostu tylko oceniam to, co jem poprzez moje kubki smakowe, bo jak wiemy, innym by to zasmakowało, na przykład połączenie chrupkoserków z sosem słodko-kwaśnym, innym na przykład nie, no. Mi osobiście to połączenie średnio zasmakowało, a przynajmniej we Wrocku jakoś nie wiem, dlaczego smakowało mi to, a tutaj nie wiem, czemu nie zasmakowało. Być może byłem wtedy na jakimś haju, czy nie. Tak czy siak, nie bierzcie tego jako jakąś super krytykę czy coś, po prostu po prostu no. To jest moje zdanie. Nic więcej. To jest po prostu moje zdanie i tyle. Wyraziłem swoją opinię. Nie zasmakowało mi po prostu połączenie chrupkoserków z słodko-kwaśnym i z maka i z tego, więc to jest jedyna chyba mieszanka, która mi nie zasmakowała, ale tak, to polecam serdecznie zrobić coś podobnie. Podobnego w sensie. Podobną taką, powiedzmy, mieszankę. Myślę, że wam też by może zasmakowało, może nie. Chociaż wiem, że są zwolennicy sosu bodajże majonezowego, czy nie wiem, jakoś tak. Nie, to był śmietarkowy z maka. Wiem, że nie wszyscy lubią słodko-kwaśne, no ale dla samego testu czemu nie. Dobra, kończę ten pomlok. Elo.